Kiedy Jezus zwraca się do uczonych w piśmie i prawie o tym, żeby zwracali najpierw uwagę na prawo miłości, nie ma tu na myśli negowania tego wszystkiego, co związane jest z przestrzeganiem zasad, z czystością kultu, czy z czystością wyznawanej wiary, ale chce, żeby w tych wszystkich zasadach pierwsze miejsce zajmowała miłość do Boga i do bliźniego. I tutaj posłużę się pewnym przykładem z czasów seminaryjnych, kiedy to ojciec duchowny tłumaczył nam, że w seminarium podczas formacji bardzo ważnym elementem jest przestrzeganie silencium sacrum, czyli świętego milczenia. Natomiast jeżeli któryś z nas zobaczyłby, że jeden z naszych braci kleryków potrzebuje w tym czasie pomocy, rozmowy, wsparcia, to mamy nagiąć w pewnym sensie tą prawo, tą zasadę silencium sacrum do tego, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszego współbrata, który być może przeżywa trudniejszy czas. Dlatego też kierowanie się miłością do drugiego człowieka i do Boga nigdy nie ma na celu negowanie tych zasad, które są w nas wpojone i zapisane przez prawo Boże i prawo ludzkie, ale ma uwydatnić głęboką więź między nami a innymi ludźmi, między mną a Panem Bogiem.